Dzień dobry, witajcie. Bardzo często słyszę, że śmiertelność z powodu COVID-19 jest na tyle niska, że według danych statystycznych nie doszło do zwiększenia liczby zgonów w Polsce w porównaniu z latami poprzednimi. W kwietniu czy w marcu słyszałem, że nawet liczba go, zgonów spadła. Natomiast również ludzie zastanawiają się, Niektórzy, gdzie się podziała grypa, dlaczego teraz jest tak mało przypadków zachorowań na grypę, na grypę i może dlatego, że część przypadków grypy jest kwalifikowana po prostu jako COVID-19. Wyjaśnijmy tutaj te wszystkie nieprawidłowości i wątpliwości. Jeżeli chodzi o liczbę zgonów w okolicach marca, kwietnia, czyli od 20 marca, kiedy wprowadzono stan epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, to faktycznie liczba tych zgonów była podobna jak na, na przykład w roku 2019. To były miesiące marzec, kwiecień, maj. To była to tak zwana narodowa kwarantanna, lockdown, o którym wszyscy pamiętamy i zapewne jeszcze bardzo długo pamiętać będziemy. Natomiast jeżeli zobaczymy ostatnie tygodnie, to liczba zgonów zdecydowanie wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim. Dane, które dotyczą właśnie umieralności, są prezentowane do publicznej wiadomości na stronach Głównego Urzędu Statystycznego. Jeżeli wejdziecie sobie na stronę gus to tam są dane tabelaryczne, które począwszy od, 2000, od roku 2000 przedstawiają w poszczególnych tygodniach zgony w podziale na płeć, ale także na regiony i sumarycznie w obrębie całej Polski. Dane te dotyczące tego roku są ciągle na bieżąco aktualizowane i w związku z tym one mogą się jeszcze zmienić. Natomiast dane dotyczące lat poprzednich już są ostateczne. Dlaczego te dane mogą się zmienić? Związane jest to z procedurą przesyłania zgonów rejestrowanych przez Urzędy Stanu Cywilnego. Natomiast warto zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich tygodni, tutaj przede wszystkim w listopadzie, mamy od odpocząwszy od 40 tygodnia roku zdecydowany wzrost zgonów w porównaniu z rokiem poprzednim. To jest ponad 9 tysięcy, od 44 tygodnia ponad 10 tysięcy, nawet 12 tysięcy, a w późniejszym, w 45 i 6 tygodniu nawet było. 12-14 tysięcy. Dla porównania, w poprzednim roku, w tych miesiącach, liczba zgonów utrzymywała się na mniej więcej stałym poziomie i wynosiła no, między 7 a 8 tysięcy. Oznacza to, że w odniesieniu do roku poprzedniego mamy o 30-40% lub nawet większy wskaźnik wzrostu zgonów w Polsce. Nie można zatem w tej chwili powiedzieć, że liczba zgonów jest podobna jak w zeszłym roku jest zdecydowanie większa, dotyczy to przede wszystkim ostatniego miesiąca, dotyczy to przede wszystkim miesiąca listopada. Ostatniego miesiąca w stosunku do tego, w którym nagrywam teraz ten obecnie film, a jest grudzień rok 2020. <laughs> Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że to wcale nie oznacza że wszyscy zmarli na COVID-19. Tak naprawdę nie znamy liczby zakażonych osób w Polsce. To, ile mamy zachorowań dziennie, związane jest z liczbą wykonywanych testów, na, który, na które kierują między innymi lekarze podstawowej opieki zdrowotnej o tym wszyscy wiemy. Ale biorąc pod uwagę śmiertelność COVID-19, mniej więcej na granicy przyjmując nawet 1% śmiertelności tak bezpiecznie. Możemy zwrócić uwagę, że przy założeniu, że mamy czy mieliśmy dziennie 500, 600, czy nawet więcej zgonów, należałoby łatwo obliczyć, że faktyczna liczba zarażonych w Polsce mogłaby wynosić dziennie tak 60, nawet 60 czy kilkadziesiąt tysięcy. Zdecydowanie więcej niż to wynika z procedury przeprowadzania testów czy testowania, która w każdym kraju może być inna, mogą być inne zasady kierowania na test. Natomiast to, o czym warto pamiętać, że wzrost liczby zgonów może być związany oczywiście ze śmiercią spowodowaną COVID-19, ale na to mogą się składać również inne czynniki. Może to być wzrost liczby zgonów związany ze zwiększeniem śmiertelności z powodu chorób nowotworowych. Z różnych przyczyn, bo na przykład pacjent chory na raka ma odkładaną operację i nie może w cudzysłowie dostać się do szpitala na planowany zabieg, bo na przykład pacjent chory na raka ma odkładane badanie diagnostyczne w związku z tym. Ta choroba nowotworowa nie zostaje u niego wykryta i dochodzi do zgonu. Bo na przykład pacjent w związku z chorobą nowotworową nie chce, bo boi się zgłaszać do lekarza na leczenie, ponieważ żyje w strachu, ponieważ wiadomo, jak media jeszcze ten strach często potęgują u takich pacjentów. To samo dotyczy chorób związanych z układem krążenia. Choroby nowotworowe, choroby związane z układem krążenia, główne przyczyny zgonów. One mogą być związane z tym, że pacjenci nie zgłaszają się do lekarza, bo nie mają takiej możliwości, bo dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej jest utrudniony, bo diagnostyka jest na bardzo niskim, może nie na tyle niskim poziomie, ale jest trudno dostępna, albo w końcu, bo pacjenci boją się wychodzić czy zgłaszać do lekarza, bo w obawie, że zarażą się wirusem SARS-CoV-2 i zachorują na COVID-19. A więc przyczyny wzrostu zgonów mogą być różne, jednak wydaje się, że na pewno zachorowanie na SARS-CoV-2 ma w tym duży udział. To zostanie dopiero zweryfikowane później, w późniejszych miesiącach. Również odpowiednie instytuty, na przykład Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny będą tę przyczynę analizować i tak naprawdę na ostateczne dane statystyczne przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Natomiast druga kwestia to jest taka, że w tym roku obserwuje się niższą zapadalność na grypę w porównaniu do lat poprzednich. Co najmniej od 2016 roku ta, to, ta zachorowalność jest najniższa i wynosi w listopadzie około 20 przypadków na 100 tysięcy osób. Zapadalność. Natomiast dla porównania, w roku poprzednim, w tym samym czasie, było nawet ponad 36, 36 na 100 tysięcy osób, czyli ponad 50% więcej, ta zapadalność była wyższa, wynosiła 30, nawet 40 osób, czyli tu nawet dwa razy więcej, tak? W tym roku, w porównaniu z latami poprzednimi, ta zapadalność jest mniejsza, ale ona jest, to znaczy, że grypa nadal jest wykrywana i grypa nadal nie istnieje, grypa nie zniknęła. Testy, które są wykonywane na zarażenie wirusem SARS-CoV-2, nie wykrywają wirusa grypy. Czyli pacjent z grypą otrzymuje ujemny wynik testu na koronawirusa, dlatego że primery, które się używa do wykonywania testu RT-PCR, nie wchodzą w reakcję z fragmentami materiału genetycznego, czyli RNA wirusa grypy. W związku z tym nie ma możliwości, żeby pomylić na podstawie testów laboratoryjnych. Grypę z COVID-19. Natomiast można oczywiście pomylić grypę z COVID-19 na podstawie objawów klinicznych, ponieważ w niektórych przypadkach mogą to być objawy podobne. A proszę pamiętać, że jeżeli chodzi o zachorowania na grypę, to mówimy o przypadkach zarówno potwierdzonych, jak również podejrzewanych o zachorowanie na grypę w tych danych statystycznych. Natomiast, moi drodzy, z czego może wynikać ta mniejsza zapadalność w związku z tym? Te nieswoiste metody ochrony przed zarażeniem koronawirusem, one działają również na inne wirusy, które wywołują infekcję układu oddechowego. A więc również w stosunku do grypy. Jeżeli one są skuteczne częściowo w stosunku do koronawirusa, a na pewno nie tak jak immunoprofilaktyka, czyli szczepienie, to tak samo są skuteczne również w stosunku do wirusa grypy. W związku z tym ta zmniejszona zapadalność może być związana, że w tym roku częściej Myjemy ręce, odkażamy, dezynfekujemy, stosujemy maseczkę, zachowujemy dystans i nie, nie dotykamy na przykład okolic błąd śluzowych rękami. O tym wszystkim, co nam się mówi, czego nie było w poprzednich latach. Po drugie, wprowadzenie pracy zdalnej mogło spowodować to, że po prostu wiele osób nie zgłasza się do lekarza. No bo jeżeli ktoś i tak siedzi w domu, no to nie pójdzie z łagodnymi objawami do lekarza pozwolnienie lekarskie, bo będzie miał niższe wynagrodzenie, a i tak do pracy nie dojeżdża. Tak więc też osoby, które boją się, że trafią na kwarantannę razem ze swoją rodziną w łagodnie przebiegającej chorobie, może nawet nie zgłaszają się do lekarza, a może nawet i chodzą do pracy, tak? I rozsiewają wirusa. Wydaje mi się, że takie przypadki również istnieją, na pewno istnieją, co również może wpływać na dane statystyczne. Tak więc moi drodzy podsumowując, śmiertelność w w roku 2020, począwszy od października, jest wyższa niż w latach poprzednich. Jak również grypa nie została, nie zniknęła z powodu koronawirusa. Koronawirus nie jest mylony z grypą. Zmniejszona zapadalność na grypę w tym okresie, w, miesiącach, w miesiącu listopadzie. W porównaniu z poprzednimi latami może być związana, że działają również metody nieswoiste ochrony przed koronawirusem, one działają również w stosunku do wirusa grypy, jak również ze zmniejszoną częstością zgłaszania się do lekarzy, co jest związane z pracą zdalną, czy obawą ludzi o to, że zostaną uwięzieni na kwarantannie razem ze swoimi członkami. Rodziny, ale proszę pamiętać, że grypa nie zniknęła, natomiast apogeum grypy zwykle przypada na miesiące od lutego do marca, tak więc wszystko jeszcze przed nami. Moi drodzy, pamiętajcie, że aby rozpoznać i potwierdzić jakąś chorobę, najczęściej trzeba udać się do lekarza. Moja babcia i mój dziadek często leczyli się na własną rękę. I na przykład oni prowadzili bujne życie seksualne i z ich sypialni cały czas obywały się odgłosy. Ale jak poszli do lekarza, to się okazało, że to wcale nie był orgazm, tylko astma oskrzelowa. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was, cześć.